Proszę Państwa, mamy 1 maja 2010 roku. Wprawdzie ja jako dziennikarz przyjechałem tutaj aż z Gdańska, bo w Gdańsku właśnie zaczęła się kiedyś Solidarność. Tam biły bardzo mocno polskie serca. Dzisiaj w tym oto klubie obchodzimy 25-lecie Związku Polskiego Związku Katolików w Göteborgu, a jednocześnie uroczystość ta jest powiązana z uroczystością, z obchodami związanymi i dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja. Myślę, że te dwie uroczystości połączone w jedną, te dwie rocznice, pięknie nam się jakoś komponują. Zadowolony jestem z tego, że mogłem tutaj być i z tego miejsca chciałbym podziękować tutejszej polskiej społeczności, myślę i nie tylko, ale przede wszystkim, bo to jest polska uroczystość, panu prezesowi Tadeuszowi Opałko, który swoim wigorem, swoją energią nadaje na co dzień, wnosi bardzo dużo do tego, co się tu dzieje. Spójrzcie Państwo, jak pięknie to wygląda i od zewnątrz, i później będzie to pokazane w naszym takim reportażu wewnątrz, jak ładnie coś można zrobić, jeżeli się chce. I że ten dom tętni polskim życiem, że tu biją mocne serca. Chciałbym, aby te serca były biły jeszcze tak mocno gdzie indziej. Czy to będzie Nowy Jork, czy gdziekolwiek, gdzie jest polska dusza, gdzie jest Polonia. Chciałbym życzyć wszystkim Państwu, którzy tutaj mieszkacie na co dzień, bo ja jestem tylko gościem przechodnim, wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia, dużo energii i zapału na co dzień. A pan Tadeusz niech jak najdłużej dzierży stery prezesa tego przedsięwzięcia, bo jest to człowiek wyjątkowy i wydaje mi się, że przydałoby się więcej takich ludzi. Życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz.